Dzień dobry, z tej strony Patrycja. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj ze mną jest Ania i będziemy wykonywać okolicznościową kartkę metodą kolażu. Zaraz opowiem, co to jest kolaż. My tutaj mamy przygotowany już taki kartonik. Jest to po prostu kartonik z końca bloku. Oraz mamy już przygotowane niektóre elementy, które będziemy sobie tu układać w kompozycji. Ania może zacznie sobie układać kompozycję, a ja w tym czasie opowiem, co to jest kolaż. Kolaż jest to technika artystyczna, polegająca na formowaniu kompozycji właśnie z różnych elementów wycinanych z gazet, fragmentów zdjęć, jakichś innych na przykład wstążek lub też materiałów użytkowych i różnych kolorowych papierów. Słowo to pochodzi od francuskiego słowa coller, czyli sklejać. I właśnie tutaj będziemy sobie teraz układać tą kartkę i przyklejać poszczególne elementy. Ci będę podawać. Właśnie my już tu mamy powycinane takie jakieś kwiatki, jakieś inne fragmenty oraz literki z gazety. Brakuje nam. Masz tam? Nie. Możesz to przykleić już, a ja w tym czasie powycinam ci. Ale w sensie to serduszka, kwiatki, co tam chcesz, a ja w tym czasie powycinam litery, które brakuje. Jednym z pierwszych twórców, który w swojej twórczości wykonywał kolaż, był Pablo Picasso. Jego prace wykonywane tą metodą nie są jakoś specjalnie znane. To masz. Wycinając takie literki, możemy też sprawdzać, co znajduje się z drugiej strony i to wykorzystać jak jakieś elementy, bo musimy pamiętać o tym, że gazety najczęściej są dwustronnie drukowane. Oprócz tego możemy jeszcze wykorzystać właśnie różnego rodzaju kokardki. Myślę, że my sobie tu zwiążemy jakąś kokardkę i potem ją przykleimy. Ta metoda pracy jest bardzo fajna, ponieważ możemy wykorzystywać przedmioty codziennego użytku i właśnie takie rzeczy, które najczęściej są u nas w domu i po prostu nie musimy kupować nowych materiałów, aby zrobić właśnie dla kogoś kartkę, tylko możemy już wykorzystać te materiały, które posiadamy w domu. A to już. Jeszcze to? Na dzisiaj będzie to już wszystko. Dziękujemy bardzo serdecznie za obecność i zapraszamy do kolejnych filmików.